zmienimy wachę, bo nie nasza. Jedziemy. O Boże, jaka krowa. Rower. Odpalić w ogóle? Będzie pierwszy vlog na fazerku, litrowym. Ktoś mi ukradł Daytonę. No tak, kobiety Mateuszowi nie pożyczę, ale motocykl niech ma. Ale zajebisty sprzęt masz. Zupełnie inna baja, nie? A to dopiero pojedziesz kawałek, jak to zobaczysz w ogóle. Mariusz jest niewygodnie. Ej, głośny też jest. Niezainteresowane są naszymi rurami. Ale się dziwnie na tym jedzie teraz. Ale powiem wam, że ciągnie nieźle. Kurwa, ta centralka tutaj to mi przeszkadza trzymać stopy. Oj, ma to moc, powiem wam. Klamki to w ogóle ma on jakoś dziwnie ustawione. Sprzęgło. Wielkie łapska ma ten człowiek. Przed nami kolega Robert na GSiKu 500. Całkiem ogarnia tą maszynkę, ładnie składa. Trochę kapcie by ma do wymiany może przed łodzią, bo jedzie z nami na szkolenie do łodzi wymieni. No i słuchajcie, dzisiaj w ogóle taki vlog na spontanie, bo ja nawet nie wiem nadal, czy ten mikrofon działa, więc tak znowu mi szkoda gadać coś, żeby to się nie nagrało. Ale stwierdzam, że skoro jedziemy na FZ1, na niej jeszcze vloga nie było. A wy pewnie się ucieszycie, że dalej nie będzie żadnego vloga na Daytonie. Ja wiem, mnie też bolało. Ja pierdolę. Kurde, sprzęgło to tu bierze na samym koniuszku. Jak u mnie w fazerze? No dzisiaj, słuchajcie, taka mała przejażdżka do Maka i z powrotem. To znaczy do Oberży pod tymi łukami. Pozdro Bednar. Zobaczymy, może potem jeszcze gdzieś z Robertem pojeżdżę, bo Mati będzie musiał się zawijać. Jak zawsze ma jakieś głupie wymówki. Jakaś kuzynka, jakieś coś. Kurde, ale się na tym... Powiem wam, że człowiek się strasznie szybko przyzwyczaja. Mati ma nowe kombi, Alpine Start Challenger, możecie sobie popatrzeć. Bardzo podobny model do Motegi, z tym, że wszystkie napisy ma... I to jest sprzęt. Z tym, że Mati ma wszystkie napisy w kombiku wyszywane, a nie takie jakby naklejki zrobione tak, że będą na pewno trwalsze. Także dzisiaj, słuchajcie,
takie pierdzielenie 3x3. No nie mam za bardzo co dzisiaj powiedzieć, bo w sumie wszystko powiedziałem w tym vlogu w garażu. A sobie chociaż popatrzcie, jak wygląda kokpit we WZ1. Czuć, słuchajcie, że to jest litr, bo to naprawdę no, ciągnie jak ciężarówka po prostu. No, lipa jest tylko, powiem wam, z tą centralką, bo kurde, no, cały czas opieram o nią stopę. Nie wiem, jak to Matiemu nie przeszkadza. Nie odpadło to? No. Było to czy nie? Było. To nie ma. Na bank było. No ale to lipa trochę ty. Kurwa. Odpadło? Odpadło w czasie jazdy? To odpadło? No ale badziew. No więc właśnie sobie Mati kupił uchwyt, który właśnie odpadł, na szczęście bez telefonu. Ale kolega Robert ma refleks i nam go złapał. No także zawsze się coś dzieje. A ja sobie popatrzę dzisiaj na Daytonkę z innej pozycji trochę. Kurde, Mati jest wysoki, ale chyba myślę, że wygląda całkiem spoko na niej. Na Gixa kiedyś 600 wsiadł, to powiem wam, że wygląda jakby ukradł młodszemu, mniejszemu bratu moto. Jedzie to elegancko. Jak to strzela? Mati, jak widzicie, ma też nowy kask, wreszcie zmienił. Kupił sobie Sharka, ale oczywiście nie pamiętam jakiego. No i nowe rękawice, chyba GP Plus. Te same, które miał kiedyś, tylko po prostu nowe, bo tam też mu się tak poprzecierało, ale miał je, no nie wiem, 7 sezonów. Tak nie należy trzymać stóp na poduszkach jak Maty. Wypunktujemy go. O, a tak się trzyma nogi na poduszkach, zajebiście. Powiem wam, że nie wiem, jak mu jest tak wygodnie. Ale elegancko.
kurewka czeka, jak zawsze. Ale co to za pisanie SMS-ów w pracy? Powiem wam, że też fajnie fazer, jak po sznurku jedzie. Litrowy się prowadzi dużo lepiej niż ta moja bitna 600. Powiem wam, że Robert zajebiście o tym giesiku daje radę. My nie zapierdzielamy jakoś masakrycznie, ale w ogóle nie odczuwamy, że jedziemy z jakąś mniejszą pojemnością. Taki materiał na spontanie, bardziej teścik dzisiaj nowego mikrofonu, czy to wszystko działa. Będę miał też porównanie, bo coś tam sobie gadałem na Daytonie i na fazerze, jak pozycja wpływa na to, jak słychać, bo jednak na Daytonie wieje bardziej, wiadomo. Brawo, 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 brawo. Norma. Dobra, trzymajcie się wszyscy i siemandero. No i siema z pokładu Daytonki. Słuchajcie, Matiego odstawiliśmy do domu, a my sobie jeszcze z Robertem może pojedziemy, pokażę mu ten nasz fajny zakręt, zrobię taką rundkę dookoła Łodzi. No i chyba tyle, potem się odprowadzimy i będzie można dzień elegancko zakończyć, jeśli chodzi o jazdę na moto. Także teraz będziemy sobie jechać powolutku przez Pawianicę, to możecie sobie zobaczyć, jak Daytonka chodzi. Zobaczymy, jak ten motovlog z niej, pozycja kamerki, tak dalej. Bardzo przyjemna niedziela. No, mogło być oczywiście cieplej, ale ubraliśmy się grubo. Tyle to się dało pod kombi wcisnąć. Teraz już się robi troszkę cieplej. No i tyle, słuchajcie. Coś tam jeszcze może na tym zakręcie nagramy, chociaż dzisiaj to nie temperatura na pałowanie. Dobra, na pierwszy raz wystarczy. Zapas po prostu wszystkiego jest dużo większy. W fazerze to przy podobnych prędkościach, tak mi się wydaje. Ja żadnego zapasu nie czułem, a tutaj to ja wiem, że ja na razie po prostu tak lamię, że to się w pale nie mieści. Dajdana przestanie chcieć ze mną jeździć.